Postępy i jak to wygląda teraz? Niedziela, 25 września 2022. No to w tej chwili wszystko mam powyłączane. To jest ta główna płytka z mikroprocesorem, kabelki w różnych miejscach, sondy do oscyloskopu, żeby patrzeć, co się w układzie dzieje. Tutaj płytka z dzielnikiem napięcia sieciowego i filtrem wygładzającym to napięcie sieciowe wyprostowane. Wyświetlacz w tej chwili podpięty. No i to jest ten wyświetlacz LEDowy, który chcę uruchomić dodatkowo. Tu jest 8 cyfr, na których można będzie z przecinkami, na przykład tam 240,5 V ustawić, czy 280, albo 200,00. Na jednej czwórce wartość mierzona, na drugiej czwórce wartość ustawiona. No i to jest fajne, że ta płytka od razu ma tutaj 16 przycisków. Zobaczymy, jak to będzie się z tego korzystało. Także zamierzam już, jak lepiej tutaj więcej popiszę programu do tej szybkości narastania i opadania, to żeby oprócz tego wyświetlacza był również ten wyświetlacz, żeby można było wyczuć, czy te dwie wartości wystarczają, jak to widać, te przyciski, czy to ma sens, czy jakoś inaczej rozwiązać. To tak, to ta płyteczka. No a później to steruje tutaj płytką pośrednią ze stabilizatorem napięcia do kluczowania tego tranzystora. Taki mam z odzysku z jakiejś tam płytki, znany już z poprzedniego układu. Tranzystor z dwie epoki wstecz, ale jak na potrzeby teraz to wystarcza. No, mostek prostowniczy. Tu jest ten transformator, o który chodziło, ten dodatkowy, mały, do zasilania układu z sieci. No ja zastosowałem takie, miałem 220 V, jeszcze z czasów, kiedy były 220 V. No a więc on się grzeje, to. Ale tak testowo, jak ma się to na oku, to może być. No i żarówki w tej chwili jako obciążenie. Mam podłączone dwie żarówki w szereg dwusetki. Tutaj do nich, do gwintów i do czubka lutowałem kable i po prostu mam je przylutowane w układzie, te żarówki, tam gdzie potrzeba. To włączam w takim razie 12 V. No i tu pokazuję, ponieważ układ na razie nie jest do sieci podłączony, to tu pokazuję napięcie minimalne jakieś tam, no i zmienia się PWM. Zmienia się PWM bardzo powolutku się zmienia, bo to chodzi nam o te cyfry tutaj, te 22, 21. No a tak to wygląda w tej chwili na oscyloskopie. To jest to PWM, proporcja między, o, widać, tu się troszkę zmniejsza, i to na razie mam ustawione, że tak powolutku się zmniejsza, żeby dobrze było widać, co się dzieje w układzie. Tu widać, parametry się zmieniają, udział procentowy tego włączenia do czasu wyłączenia 11%, 80%. No i tu się zmniejsza, 9%, 90%, 8%, 90%. A teraz włączę do sieci fazę. No i tu już pokazuję pomiar fazy 234 V. Różnica jest w tej chwili no 1-2 V. I on sobie to ustalił.
No i co tu widać? W tej chwili żaróweczki tak ledwo się żarzą przy tej różnicy napięcia, przy tym napięciu ustawionym jako obciążenie, bo minimalnie obciążają. No i co? I zmniejszę na przykład tutaj to napięcie ustawione do 220. No to widać, żaróweczki troszeczkę się rozjaśniają. No a tutaj ten przebieg, wypełnienie się zwiększa, 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 aż osiągnie wartość stabilną. Tu już widać, zrównały nam się te wartości w tej chwili. Fluktuacje są małe. Tu pomiar 10 razy na sekundę tego napięcia. To jest prawie że idealnie. No i żaróweczki trochę mocniej świecą. No to jedziemy na 200 na przykład. To znów tutaj rośnie, rośnie, rośnie. Wypełnienie rośnie, 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 rośnie. Tutaj widać napięcie się zmniejsza, bo to mierzone ma dojść do 200 V. No jak dojdzie do, o już doszło do 200, to się ustabilizowało. Już żaróweczki trochę mocniej świecą. No i tak, i te menu różne. To mam po wciśnięciu, można sobie zmieniać różne parametry. No to akurat taki jeden parametr, który tam wyjaśnię, on odpowiada za częstość pomiarów, czy 10 razy na sekundę, czy trochę rzadziej, czy częściej. To jest do sprawdzenia, jaka wartość będzie lepsza. No i częstotliwości PWM-u są 4 do wyboru. No i na przykład przy 38 Hz, no to już tak mruga, mruga. Tutaj są fluktuacje dosyć duże. Można sobie jeszcze wybrać 152 Hz, 610 Hz i 2,5 kHz. To pokażę na oscyloskopie tak. Te 38 Hz. No to ono tutaj biega, biega, biega. Przy 150 Hz. No to myślę, 150 Hz to będzie tak optymalnie. Aczkolwiek to później można będzie jeszcze płynnie zrobić, ale to duża ekwilibrystyka z programem by było, żeby to zmienić, żeby można było płynnie zmieniać. A te cztery wartości to tam. Z założenia mikroprocesora, jakie on ma możliwości, to było proste do osiągnięcia. Więc te 150 Hz wydaje mi się optymalne, albo 610 Hz. Przy 610 Hz to będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej stabilne, ale wtedy jest kwestia grzania się tranzystora i mostka prostowniczego, no to więc to w warunkach rzeczywistych przy tam jakichś obciążeniach rzędu już kilowatów będzie można sprawdzać, jak to się będzie zachowywało przy różnych częstotliwościach. No to jeszcze testowo zmniejszam, 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 zmniejszam. O, czy to się zmniejsza? Nie, jestem nie w tym menu. Zmniejszyłem nie to, co należało. Dobra, przechodzę do menu drugiego. Nie, to w podstawowym, czyli w pierwszym. O, ok. Tu się ustawia napięcie. U góry to jest ustawiane na 180 V. No
No i tu się będzie wyrównywało. 17, 18, 19. Aż tu zjedzie do zera ta różnica blisko, to wtedy przestanie się zmieniać to wypełnienie impulsu. O, osiągnęło prawie zero, no i tu już widać, te ostatnie cyfry to są fluktuacje takie wynikające z tych 50 Hz i zmian napięcia w sieci, a ta 23 to już są zgrubne wartości, widać to jest ustalone. No i obciążenie nam się zwiększyło w tej chwili. Żeby utrzymać napięcie 180, no to obciążenie jest większe. No to jeszcze zmniejszam. Do ilu tam? Następny. Do 100 V na przykład zjadę. Zobaczymy, co się zadzieje. 106, 3, 2, 1, 100. No i różnicę w tej chwili pokazuje 70, 69, 67, 66, 65. Zmniejsza się, zwiększa, a tu obciążenie się zwiększa. Tutaj dogania 160, 159. Różnica widać 100 V, no to tak samo wychodzi. 155 minus 100, różnica 50, 52, 51, 50, dogania, dogania, dogania. Tu obciążenie się zwiększa, prawda? Bo obciążenie, potrzeba to napięcie ściągnąć do dołu, więc obciążenie musi się zwiększać, więc tu cyferki skaczą do góry. Aż osiągnie tutaj 0, no i znowu wtedy się ustabilizuje, już tu się nie będzie zmieniało. Obciążenie coraz mocniejsze, coraz mocniej obciążenie, coraz większe wypełnienie impulsu na obciążenie idzie. No i dogania, dogania, dogania. No i właśnie, tę szybkość doganiania w górę i w dół trzeba zrobić zmienną, żeby zależnie od różnicy tutaj, to albo szybciej, albo wolniej. Przy dużej różnicy, żeby bardzo szybko obciążenie zwiększyło bądź zmniejszyło, a już jak będzie dochodziło do zera, to już wtedy tak płynnie, 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 już malutkie fluktuacje, żeby zapobiec oscylacjom, wzbudzeniom układu. Na wypełnieniu impulsów widać, już doszło zupełnie do zera, czyli 117 V to jest maksimum, co możemy uzyskać przy pomiarze między dwoma żarówkami włączonymi w szereg, bo w sumie na tych żarówkach jest tam 230 kilka voltów, podzielić przez 2, w tej chwili pomiar jest w połowie, jako że jedna żarówka robi za elektrownię, za źródło, a druga żarówka za obciążenie, no i my mierzymy sobie niby, że u nas w punkcie tym poboru czy wysyłania prądu jest to obciążenie, które ma ustalić. Więc w tym układzie 117 to jest ta połówka. Więc trzeba ustawić jakieś wyższe napięcie od tego 117, no choćby 120 na przykład. 2 V wyrównuje się, widać, dogania. Dogania do tych 120, a tutaj tu już widać wypełnienie impulsu się zmienia z tych szpileczek. Znaczy góra w tej chwili jest szeroka, czyli duże obciążenie. Więcej czasu jest włączone niż wyłączone. No i tak to się objawia. Dogoniło 120 V. To jest napięcie mierzone. Tutaj już jest stabilnie, tu prawie się nie zmienia, tutaj tylko na dziesiątych wolta jakieś różnice pomiarów. Znak przeskakuje minus, plus i równa się. Zrobiłem tak, żeby była wizualizacja, czy to napięcie jest większe, mniejsze, czy równe w danym momencie. No to takie wynalazki. No i właśnie, zamiast tego tranzystora warto by takie
Przykładowo, o, w takich obudowach coś takie bardziej współczesne tranzystory tutaj przyczepić. Te mostki to zobaczymy, zależnie od częstotliwości, jak to się będzie grzało. No i co? Mikrokontroler, mikroprocesor potrzeba do tego układu. Jeszcze i jakieś inne drobiazgi są w drodze. Transformator myślę, że do drugiego układu zrobię w tej chwili ten, aczkolwiek wyślę linka, żeby może zamówić taki transformator już międzyfazowy na 400 V. To takie to ciekawostki. Jeszcze raz te zmiany PWM-a. Częstotliwości 610 Hz w tej chwili jest. Przy 150. No też w miarę stabilne jest. Z tym, że przy innej częstotliwości, no to już troszkę inne te wypełnienia wtedy są. Więc on musiał mieć czas, żeby sobie dogonić. Musiał mieć czas, żeby sobie dogonić. Teraz już dogonił, jest stabilne wypełnienie. Zostawiam 150 Hz. No i co? I po wyłączeniu układ startuje z tymi parametrami podstawowymi ustawionymi poprzednio. To jest zapamiętane w pamięci nieulotnej. Mieliśmy ostatnio 120 V, tak się włączyło. I tam te 150 Hz też to jest zapamiętane. Jeszcze jakieś 2-3 parametry się zapamiętują.